Dobry wieczór Państwu. Siódma seria PGNiG piłkarzy ręcznych. Jesteśmy w hali widowiskowo-sportowej Pogoń w Zabrzu, gdzie Górnik zmierzy się z Gwardią Opole. Szymon Ratajczak, Viaplay. Witam serdecznie i zapraszam na to spotkanie. Zanim objął posadę w Kaliszu, parę lat wcześniej pracował też jako trener Górnika Zabrze. I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Roman Czyczykało, tak jak potrafi, w swoim stylu, zaskakująco z biodra. I to była pierwsza bramka dla Gwardii. Chciał Górnik szybko odpowiedzieć efektowną wkrętką. Sebastian Kaczor pojawił się na pozycji obrotowego. Przytuła indywidualnie. Nie mieli za bardzo pomysłu zawodnicy Gwardii. Wiktor Kawka z bardzo ładnym rzutem. Już miałem mówić, że to bardzo pewna opcja. Lewe skrzydło w pierwszej połowie, jeśli chodzi o Górnika. Maurer do rzutu i pokonuje. Mączka. Sosna. Łapie w kampę, w ręce. Piotr Wyszomirski, kontra Górnika. Wznawia Hryniewicz. Mączka rzuca. Sprytnie to zrobił. Wściekły jest Patryk Liljestrand. To Kuda do Przytuły. Tuła musi zwolnić. Teraz sprytne podanie to Kudy do Kaczora, ale Malcher w takiej sytuacji popisuje się kapitalną interwencją. Jeszcze pomyłka gwardzistów. Mogą mieć do siebie pretensje. Przytuła. Przytuła, przyblokowany. Jeszcze Maurer, prawe skrzydło. Zmieścił to Patryk Maurer. Świetnie to zrobił były skrzydłowy Gwardii Opole. W ostatniej chwili rzucił bardzo ważnego gola dla Górnika Zabrze. Baczko, sygnalizacja gry pasywnej. Damian Przytuła do Baczki. Baczko bardzo dobrze wszedł między dwóch obrońców. Gwardia odpowiada błyskawicznie. Bramkę zdobywa też środkowy rozgrywający. Baczko, Malcher pokonany, 16 do 18, Gwardia w impasie, Kawka, Czyczykało, Kawka, ależ teraz przyłożył Wiktor Kawka. Mączka, dobrze do Stępina na koło i pokonany Kawka do Sosny. Sosna szuka sobie miejsca, gubią piłkę gwardziści. Kontra Górnika Zabrze, sytuacja sam na sam i bramka. Kolejna w tym spotkaniu Dmytro Artemienki. Gwardia w obronie 6-0. Stępin Jankowski i Mączka, lewe skrzydło. I to jest bramka wyrównująca dla Górnika Zabrze. Do Kuda. Przytuła. Przytuła do Tokudy, Tokuda przedarł się, rzucił delikatnie, ale bardzo precyzyjnie. Kawka, Widomski ruszył między dwóch i bramka młodego prawego rozgrywającego. Świetnie to zrobił z balansem ciała. Przytuła zdążył oddać do Paczki. Lelek uruchamia kontrę. Ale przekroczył linię ataku zdecydowanie. A za 50 sekund niespełna to spotkanie się skończy. Cały czas 29 do 25. Czy Górnik dobije do bramki numer 30? Na prawe skrzydło Patryk Maurer. I to właśnie on. Kapka. Andrzej Widomski prosto w ręce Tokudy. Tokuda nie trafia na pustą bramkę. I to jest koniec tego spotkania. Górnik Zabrze pokonuje Gwardię Opole 30 do 24. Przede wszystkim znakomita druga połowa Zabrzan, a najlepszym zawodnikiem tego spotkania jak najbardziej zasłużenie został wybrany najlepszy strzelec Zabrzan w tym spotkaniu Dmytro Artemienko. To już wszystko. Górnik wygrywa w Zabrzu z Gwardią Opole 30 do 24. Szymon Ratajczak, Viaplay. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.